Piotr Gajek, witam serdecznie w wydarzeniach telewizji regionalnej, a w dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Handlowali autami i prali brudne pieniądze. Mercedesów, BMW, Audi. Na Zakaczawiu nie doszło do morderstwa. Została przeprowadzona sądowo-lekarska sekcja zwłok. Przestępczej działalności zrobili swoje stałe źródło dochodu. Założyli fikcyjne firmy, handlowali luksusowymi samochodami i oszukali Skarb Państwa, uszczuplając podatek VAT w sumie o ponad 4 miliony złotych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom zamieszanym w ten proceder. Mężczyźni oraz matka jednego z nich działali w latach 2009-2014 w Lubinie, Polkowicach i innych miejscowościach. Oskarżeni zajmowali się sprowadzaniem głównie z Francji, Niemiec i Belgii aut wyższej klasy, Mercedesów, BMW, Audi. Chcieli w swoisty sposób zaoszczędzić na VAT-ie z uwagi na zerową stawkę w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia. Do odliczenia VAT-u potrzebna im była spółka pośrednicząca, która by wystawiła nierzetelną fakturę dotyczącą zbycia na rzecz spółek kolejnych pojazdów. Oskarżeni założyli 5 fikcyjnych spółek, które nabywały auta, a potem je sprzedawały. W rzeczywistości nie prowadziły jednak żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadało odpowiednich środków finansowych, pracowników, żadnej bazy. Tymi podmiotami zarządzali 3 oskarżeni, którzy wystawiali, pełniąc funkcję zarządcy w tych spółkach, faktury VAT na rzecz kolejnych spółek 3 zarządzanych przez kolejnych 2 oskarżonych, po czym te auta, które w rzeczywistości były sprowadzane, były sprzedawane poszczególnym odbiorcom na terenie kraju. W ten sposób mężczyźni wyłudzili nienależny podatek VAT w kwocie powyżej 4 milionów złotych. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Wszystkich 6 osób zamieszanych w proceder usłyszało po kilka zarzutów. Co do 5 osób objętych aktem oskarżenia, zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających głównie na wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT, a także podatku dochodowego, praniu brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę dokumentami. Jest także 6 oskarżona, jest to matka jednego z oskarżonych objętych grupą. Ona ma zarzuty dotyczące składania nieprawdziwych korekt deklaracji VAT-7, a także korekt zeznań podatkowych. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyznom za pranie brudnych pieniędzy grozi surowa kara grzywny nawet do 6 milionów złotych. Polkowiccy policjanci eskortowali do lubińskiego szpitala auto, w którym był roczny chłopiec. Jego rodzice wezwali na pomoc mundurowych, gdy stan dziecka szybko się pogarszał, a na drodze był wielokilometrowy korek. Dzięki szybkiej akcji chłopiec w porę trafił pod opiekę lekarzy. Do tej niecodziennej interwencji doszło na wysokości wiaduktu nad Krajową Trójką. Z relacji rodziców wynikało, że dziecko ma bardzo wysoką gorączkę, traci przytomność, a jego stan szybko się pogarsza. Widząc wielokilometrowy korek na Krajowej Trójce, zwrócili się o pomoc do policjantów. Dyżurny polkowickiej komendy natychmiast podjął decyzję o pilotowaniu samochodu do szpitala. Funkcjonariusze włączyli w radiowozie sygnały uprzywilejowania i przebijając się przez korek eskortowali auto z chorym dzieckiem. Po przyjeździe do lubińskiego szpitala chłopiec został przekazany lekarzom, którzy udzielili mu pomocy. Znane są przyczyny śmierci kobiety, której ciało znaleziono kilka dni temu przy ulicy Dmowskiego w Legnicy. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a zatrzymanemu w tej sprawie konkubentowi nie postawiono zarzutów. Choć na początku śledczy nie wykluczali żadnej wersji wydarzeń, w tym również zabójstwa 50-latki, dziś wiadomo już, że do morderstwa nie doszło. Kobieta popełniła samobójstwo. Została przeprowadzona sądowo-lekarska sekcja zwłok 50-letniej kobiety. Biegły z zakresu medycyny sądowej nie stwierdził działania osób trzecich przy zgonie.
nie stwierdził takich charakterystycznych obrażeń przemocy ani walki, natomiast uznał, iż bezpośrednią przyczyną jej śmierci było samobójcze powieszenie. Do zdarzenia doszło 1 sierpnia. O zwłokach kobiety policję poinformowali sąsiedzi. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas w tej sprawie konkubenta Denatki. Jego przesłuchanie nie było jednak możliwe ze względu na stan upojenia alkoholowego. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został przesłuchany przez policję. Jednakże jego zeznania nie wniosły nic istotnego do tej sprawy. Mężczyzna został pouczony i zwolniony do domu. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono liczne ślady biologiczne, które zostaną poddane analizie. Śledztwo jest kontynuowane jednak już bez postawionych nikomu zarzutów. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... Pilny remont na Ogrodowej. Uszkodzenia drogowe są już znaczne. Motocyklista bez uprawnień zatrzymany. Mężczyzna nie rogował. Przez 2 tygodnie od 19 sierpnia na ulicy Ogrodowej obok Polkowickiego Starostwa Powiatowego będą utrudnienia w ruchu. Powodem jest pilny remont znajdującej się pod drogą sieci kanalizacji sanitarnej. Jej stan jest tak fatalny, że grozi to zapadnięciem jezdni. Inwestycja będzie kosztować około 260 tysięcy złotych. Niepokojące zmiany w nawierzchni ulicy Ogrodowej przy skrzyżowaniu z Młyńską w Polkowicach widać już na pierwszy rzut oka. Jest nierówna z widocznym zapadnięciem. Powodem jest zły stan sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się pod drogą. Jej remont rozpocznie się 19 sierpnia. Jest to dosyć pilny remont, zresztą tak jak widać uszkodzenia drogowe są już znaczne. Cały ten element kanalizacji jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Ulica Ogrodowa nie zostanie całkowicie zamknięta, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Nie będzie lewoskrętu tutaj w ulicę Młyńską, natomiast trzeba będzie przejechać dalej prosto na rondzie 11 listopada zakręcić i kierowcy udający się w kierunku ulicy Młyńskiej będą mogli w ten sposób objechać. Inwestycja będzie kosztować około 260 tysięcy złotych. Wyjazd na ryby zakończył się niepotrzebną sprzeczką, wyzwiskami i znieważaniem funkcjonariuszy Straży Rybackiej. Za to wszystko odpowie teraz 69-letni głogowianin. Mężczyzna wybrał się na ryby, ale na miejscu wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, którzy zaczęli go bacznie obserwować. Okazało się, że 69-latek naruszył przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb. Wyjazd na ryby zakończył się dla mieszkańca Głogowa niepotrzebnymi problemami. Doszło tam do znieważenia funkcjonariuszy Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej. Na miejscu 69-latek, który pojechał na ryby, był wcześniej obserwowany przez jakiś czas przez tych strażników, którzy w momencie, kiedy upewnili się, że widzą naruszenie regulaminu i ustawy o rybactwie śródlądowym, postanowili zareagować. Mężczyzna miał zostać ukarany mandatem karnym, na który się zgodził, później odmówił podpisania tego mandatu. Mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie i wulgarnie wobec funkcjonariuszy Straży Rybackiej. Na miejsce wezwano patrol policji. Wszczęła się niepotrzebna awantura, doszło do jakichś takich słownych utarczek. Strażnicy poprosili o patrol policji, który przyjechał na miejsce. No niestety cała sprawa zakończyła się wszczęciem dochodzenia z artykułu 226 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczące właśnie znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywanych czynności służbowych. Krewkiemu głogowianinowi grozi teraz nawet rok pozbawienia wolności. Nieudany połów ryb zakrapiany alkoholem. W ręce ścinawskich policjantów trafił mężczyzna, który odpowie przed sądem za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. 48-latek wpadł, gdy wracał w nocy do domu. Styl jazdy kierującego wzbudził podejrzenie, że może być nietrzeźwy. Po zatrzymaniu i wylegitymowaniu mężczyzny policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna ten tłumaczył policjantom, że był na rybach, połów się nie udał, nudziło mu się, więc pił alkohol i w takim też stanie postanowił wsiąść do swojego samochodu. Miał niedaleko do domu, więc nie spodziewał się też patrolu policji. 48-latek stracił prawo jazdy, dodatkowo za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a także kara więzienia do 2 lat.
Znów niebezpiecznie na drogach powiatu lubińskiego. Po krótkim pościgu policja zatrzymała 21-letniego motocyklistę, który prowadził pojazd bez uprawnień oraz aktualnych badań technicznych. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia. Lubińscy funkcjonariusze zostali poinformowani, że w jednej z miejscowości powiatu lubińskiego motocykliści jeżdżą z dużą prędkością. Po interwencji policjanci schwytali młodego kierowcę. Motocyklistę, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak mężczyzna nie reagował. Policjanci dawali znaki, żeby zatrzymał się, jednak kierujący nadal kontynuował swoją ucieczkę. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Motocyklista nie odniósł żadnych obrażeń, był trzeźwy. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 21-letni mieszkaniec tej miejscowości. Szybko wyszło na jaw też, dlaczego chciał uniknąć kontroli drogowej. Okazało się bowiem, że nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, a ponadto pojazd ten nie posiadał ważnych badań technicznych. Dodatkowo mężczyźnie grozi zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. I to już wszystko na dzisiaj w wydarzeniach telewizji regionalnej. Dziękuję za uwagę.